I had dreamed of revenge. I had nothing to lose. There was no fear. No one would be walking out of here alive. Witajcie z tej strony, Skorpion. Jesteśmy w klubie, idziemy potańczyć. Tak, jasne. Coś obskurny ten lokal. Zamknięty. Co my tu mamy? Tu nic. Przeładujmy sobie. Okej. Tu będzie jatka. O, jakiś koleś. Rozwalmy frajera. Jak się kapnął, że tu jestem? Ciekawe. I nie jestem frajerem, śmieciu. No nie, przeżył to. No zaraz, mamy łobrzyna. Ja chcę to. Fart. To była ładna akcja. Ale przydałoby się środki przeciwbólowe. No właśnie, ich nie ma. Ta książka nigdy nie trafiła na listę bestsellerów. Tak? Zaraz. O jakiej on mówi? A, o tej. Zdziwiłem się, że ktoś tutaj oddawał się lekturze. Książka nosiła tytuł Era Mordu i Burzy. Notatka na odwrocie mówiła o nordyckich mitach i o Ragnarok, końcu świata zwierzeń wikingów. Okropnej zimie, która skuje ziemię lodem, a ludzie wymordują się nawzajem. No pięknie. Pogoda za oknem faktycznie mogła sugerować, że to koniec świata. Zaczynałem też rozumieć, o co chodziło właścicielowi tego klubu. Okej. O, są. Pięknie. Jest następny ziomal. No to co, zrobimy tutaj sobie szybki save. Tu jest! Fart. Tam chyba poszedł granat. Oberwał. Pięknie. Ale to nie koniec. Gdzie jest ten ziomal? Tam. Dopadnę cię. Mówiłem. Co? Który to tak daje tymi koktajlami? Where are you? Shit. To jak się tam dostać? A, jest ziomal, dobra. Najpierw go załatwmy. No. Problem jeden mamy z głowy. O kurde. A mnie zaskoczyli. Pięknie oberwał. To było dobre. Ci są porypańcy. Są kozaki. Dobra, chyba zginął. Tak. Muszę przyznać, że odtąd właściwie już się zaczyna coraz trudniej gierka. No i wybaczcie mi, że używam praktycznie cały czas tego shotguna, ale naprawdę, czyli śrutówki, ale to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra broń.
Oczywiście są lepsze później, nie? No niech tylko je zdobędę. Wow. No chodźcie tu. Come on. Dajecie. Ziomy. Gdzie jesteście? Wow. Tam ich jest trzech. Chyba tak. Dostał? Shit. Jeden dostał, ten ważniejszy. Dobra, drugi. Idzie mi całkiem, całkiem. Ale nie ma co krakać. A, tu jest jeszcze ten. To co on, nesmertelny? Dobra. Jest git. Tylko jeszcze by się przydały dla mnie medykamenty. O, właśnie widziałem je. Dawać. Pięknie. Szkoda, że tylko jeden. Zrobimy tutaj sobie save'a normalnego. Okidoki. Nie jest muzyka za głośno? Napiszcie w komentarzu. Jeśli tak, to troszkę ściszę. A jeśli jest ok, no to taka będzie. Jak teraz. Musiałem oberwać? Pewnie tak. Tu nic nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. O-o. Ile ich tu będzie? 1, 2, 3, 5, 8. Nie pamiętam. Poczekajmy chwilę. Cierpliwość to podstawa. Jeszcze kilka sekund. Dobra, idziemy. On jest. A tam, okej. No nie, znowu oberwałem. No i padł. Wow. Haha, a go drzwi się uderzył. Żeby tylko nie spaść. Nie chciałbym. O! Pięknie. Pełno środków przeciwbólowych. To mi się podoba. Myk. Myk. I myk. Dobra. Tutaj zrobimy szybki save. Gdzie by tu dalej iść? Chyba się trzeba wrócić. Zaraz, zaraz. Kolejna sala. Idzie male. Dostał w dynksa. Ole mi przypindolił. Zabolało. To grubo. Dobra, mamy środek przeciwbólowy, pięknie. Scena i co? No i tylko takie coś.
Chwili, efekty specjalne, FX. Co, na dół? Nie, chyba nie. No, momento. Na górę. Tak. Tu będzie taka mini zagadka. Ale to wkrótce wam pokażę. No nie, ci kozaki. O, są po prostu mega kozaki. Jeszcze nie trafiłem. Oberwał, ale... Dobra. Został ten koleś z obrzynem. Kasa pofrunęła. Very beauty action. No. Wow, wow, wow. Jeszcze tutaj kilku. Szybki save. No w razie co? Dwóch. I to jest Uzika. Dostał. Dobra, ten też. Ale niestety prawie energii nie mamy. Co z tego, że pełno ammo? O, jest. Dobra, i to. Jakie jęki. Ktoś u góry? Nie. A, drzwi. Dobra. Tędy nie przejdę. Czyli gdzie by tu iść? Dobra, ammo. Pozytywnie. Wiem, że na górę się trzeba dostać. Uuu, jaki surprise. Yeah. Wow! To było dobre! Bujajcie się! Gdzie on jest? U góry? A! O, jeszcze tamten! No i oberwałem. Niedobrze. Gdzie on jest? Gdzieś u góry. Tylko pytanie, z której strony. O, tam nie chcę zlecieć. Gdzie jesteś? Where are you? Skibidi-bidi. Skibidi-bidi. Jest. Ale się rozszalał. Wstaje? Tak. A może i nie? Oberwałem ja. No niedobrze. Bardzo niedobrze. I zradzę wam już tutaj. No. Że zginę. Mój błąd, bo myślałem, że go zabiłem. Niestety. Jakby to zrobić, żeby nie stracić energii? No niestety, znowu dostałem.
Gościu! Nie przesadzaj. No, teraz chyba zginął. No i mówiłem coś właśnie, że chciałem wam zdradzić. No to za chwilę. Zobaczmy, gdzie on jest. No właśnie, gdzie? O, jest. Będzie headshot. Nie bardzo. He, teraz. Czyli był headshot. A, co chciałem wam powiedzieć. Tu będzie niedługo kolejny boss, ale jeden z bardziej porypanych w grze. No i dwa. Jak na początku gry wspomniałem, że będzie trzy, może cztery takie naprawdę drętwe momenty. I to będzie właśnie ten boss, jako jeden z tych niestety chorych momencików. Zrobimy sobie tutaj normalnego save'a. Ok. Gdzie my jesteśmy? Na dworzu. Nie, nie, tam nie idę. To możemy iść. O! To tak, stanę. Haha. Tylko żeby nie spaść. A, tam trzeba się dostać, okej. Ostrożnie. Dobra. Quick save. Jak dobrze pójdzie, to za niedługo jeszcze będzie kolejny unboxing. A czego? Zobaczycie. Oczywiście najpierw muszę to coś kupić. Ale to za jakiś czas. Światełka. Dobra. Powolutku. Nie spadnijmy. Tam mam iść, okej. Powoli. Ostrożnie. Nigdzie nam się, że tak powiem, nie spieszy. Szybki sejwik. O! I zaliczył zgon. Miło. Następny. Dwóch. Więcej matka was nie miała. Czy tam wasz boss? No i nie trafiłem jeszcze. Musiał mnie dropnąć. Niech. Skąd oni wiedzieli, że tutaj będę szedł? Czy tędy? Guzior. Dobra, ja jeszcze dostałem od kolesia kozaka. Headshot? Tak. Z takiej broni dosyć headshota, no nie za ciekawie. I tu będzie wkrótce ta mini zagadka.
Come on, dude. O, nie w tą stronę. Dwóch. Szlak by tu trafił. Jeszcze nie trafiłem. Trzech. Ola bożka. Jeden strzał i po mnie. Czterech, no nie. Przeżył to. I? Jest, udało się. Uff. Dobry jestem. Przyznajcie. Nie, dobra, żartuję. No ale akcja była niezła. Chciałbym jakąś energię, no. Chłopaki. Nie bądźcie tacy. Dobra. Zrobimy tutaj sobie normalny save. Niech będzie tutaj. Dobra. To tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!